Zawsze chciałam być na meetupie Golanga. Marzyłem o tego, jak miałem 5 lat. Nareszcie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czym, nad czym ostatnio pracuję. Pracuję nad metrykami, bo oczywiście... A, może najpierw o mnie. Chyba się nie słyszę. Tak? Dobrze, to bardzo dobrze. To najpierw powiem, kim ja jestem. Wojciech Barczyński, jestem senior software engineerem w takiej firmie Smack. Mamy tu małe biuro czteroosobowe. Budujemy automatyczną księgowość z użyciem sztucznej inteligencji, czyli wysyłacie do nas swoje faktury, my je rozpoznajemy, potem automatycznie... potem automatycznie je księgujemy. Czyli na podstawie historii twojego księgowania jesteśmy w stanie to księgować, potem skorelować sobie danymi płatności z banku, czy faktura jest zapłacona, nie zapłacona. I robimy to zarówno dla faktur wchodzących, jak i wychodzących. No i oczywiście to jest taka nasza podstawowa usługa i na tym budujemy oczywiście jakieś tam usługi, tak, żeby nie wiem, doradzać naszym klientom, żeby wziął jakąś pożyczkę albo jakieś dofinansowanie i tak dalej. Wcześniej pracowałem w takiej firmie Like. Jest to topowy, jeden z najbardziej znanych e-commerce'ów w Indonezji. Pracowałem w Berlinie, jest jeszcze startup Broken Internet. I tam swoją przygodę z Golangiem zacząłem, gdzieś około 2 lat temu. Z takich ciekawostek, wcześniej budowałem centra obliczeniowe, 20 zbudowaliśmy w teamie 8-10-osobowym, 1000 ponad węzłów. I moim zainteresowaniem jest przede wszystkim działający software. Może być to COBOL, może być to ABAP, może być to nawet PHP. Jak działam, mam duży szacunek i w życiu nie będę nigdy narzekał na jakikolwiek kod. Nawet jak będzie w PHP 4. I jako hobby moje mam takie, że uczę ludzi programować. Jestem na uczelniach i tak dalej. To tak, najpierw powiem, dlaczego monitorowanie jest takie ważne, ponieważ oczywiście zaczęliśmy od monolitów, wszyscy nas straszą monolitami i obiecano nam, że jak przejdziemy na microservisy, to wszystko będzie pięknie i ślicznie, czyli najpierw mamy taką wielką kaczkę, uderzamy ją i po horyzont mamy takie małe kaczuszki. I problem z tymi małymi kaczuszkami jest taki, że trudno nam tak naprawdę zrozumieć cały system. Trudno nam zrozumieć całą dynamikę. I pierwszą rzeczą, która jest tak naprawdę najważniejsza dla nas, to zbudować właściwy monitoring. To jest tak naprawdę pierwsza rzecz, która powinna nas poinformować, że cokolwiek jest złego z naszym klientem. Dlatego ostatnie tygodnie spędzam po prostu na monitoringu, na Prometeusie, Grafanie i tak dalej. Jestem software engineerem, o dość dużym backgroundzie z system engineeringu, właśnie przez to, że lubię działający software. Działający software to nie tylko software, który wykonuje jakąś logikę biznesową, ale to też jest software, który jest monitorowany. Dlaczego logging albo tracing nie działa? Z paru powodów. Pierwszy, jak zazwyczaj idziemy do logowania i tak większość firm w ogóle zaczyna, jak się rozmawia z ludźmi na meetupach, to pyta się ich o monitoring, oni mówią, a wiesz co Wojtek, mamy Logstasha, połączono do Kibany, ja myślę, kurczę, nieźle, prawda? Bo jednak logowanie to jest miejsce, gdzie przychodzimy, kiedy już coś się stało złego, tak? Już się zrąbało, już klient do nas dzwoni, już nam spadają metryki, ludzie nie kupują, tracimy pieniądze. I zazwyczaj, kiedy trafiamy do logowania, to jest postmortem. Martwy system, szukamy, grzebiemy. I oczywiście to szukanie igły w stogu ściana. I ja zawsze myślę o logowaniu versus monitoring, to tak jak patrzymy na to testowanie czy debugowanie, tak? Ja na przykład cieszę się, że nie znam tak dobrze debugera, bo piszę testy, tak? Czasami siadam koło kolegi, on debuguje, to mówię, o, można coś takiego zrobić. Dlatego, że czasami niektórzy nie testują i muszą siedzieć w debugerze po dzień, dwa albo trzy. Monitoring, oczywiście liczby, trendy i zależności. Tutaj jest taki ładny, właśnie seksowny graf z jakimiś tam liczbami, który ukradłem z Couch blogu. I są dwa takie podstawowe trendy, jak definiujemy metryki. Pierwszy jest use. Czy ktoś słyszał o use? O właśnie. Taki Greg Brandon, słynny inżynier jeszcze z czasów Sana, teraz pracuje w Netflixie. A Red, kto słyszał o Redzie? O, tutaj kolega widzę, jest przygotowany. To tak, use to jest taka podstawowa metodologia, która została wymyślona w latach 2000. Jest to metodologia, która powstała generalnie, aby monitorować problemy, czy znajdować problemy, czy debugować problemy na serwerach. Czyli patrzyliśmy na utilization, czyli jak dany zasób jest używany, saturation, czyli ile requestów tam się pcha na ten nasz resource i na błędy. Czyli takim przykładem na przykład byłoby, że dysk twardy
90% albo jest zajęty, albo 90% po prostu jest cały czas, ktoś pisze na niego, tak? Saturation, że CPU ma kolejkę, tak? Na przykład możemy zobaczyć, jak się debuguje szczególnie CPU, możemy zobaczyć, czy na przykład CPU czeka na I/O, czy czeka na disk twardy. To jest na przykład też metryka saturation i oczywiście error, czy wiadomo, że jakieś błędy się znajduje. I to jest na przykład metodologia, która pozwala nam wgryźć się w problem. Jaki problem jest? Nie wiadomo. Czasami może być taki, czy inny. Nie można w ogóle, trudno znaleźć jakąkolwiek najlepszą praktykę, to raczej jest sposób myślenia. Jest błąd, wpadamy na serwer, patrzymy po zasobach, patrzymy się na zużycie, czy coś czeka na ten zasób i czy są błędy. Na przykład use jest bardzo dobry w debugowaniu kolejek. Na przykład RapidMQ. Co się dzieje złego w RapidMQ? Tak samo możemy podejść. Albo jak mamy system, który komunikuje się przez kolejki. I tą samą metodologię możemy wziąć, żeby zdebugować ten system, co się tak naprawdę złego dzieje. I co to jest ciekawego, jak na samym początku ta metodologia RED powstała, to ludzie tak mówili, ok, ten use nie jest już tak potrzebny, bo teraz mamy REST serwisy i tak dalej, ale po powiedzmy tam kilku miesiącach ludzie doszli do swoich zmysłów i doszli do wniosku, ok, nie wyrzucajmy starego. Czyli tutaj tradycjonalnie to było zorientowane na instancje i mimo wszystko, że początkowe prezentacje o REDzie, o którym ja będę mówił, mówiły, że już powiedzmy jest to metryka czy metodologia starego świata, ta metodologia jest ciągle żywa i ciągle używana dość powszechnie. I warto nawet, jak nie znacie tego, wejść sobie na blog Brendana Grega, przeczytaj sobie to, bo to też jest sposób pewnego myślenia. Jak szczególnie, jak człowiek ma pod swoją kontrolą więcej maszyn, więcej serwisów, to pewnego, to jest tak, że człowiek wykształca u siebie jakiś taki zmysł, czy taki instynkt. Jak sobie człowiek poświęci parę godzin czytając już metod i próbując ogarnąć, o co chodzi, to naprawdę polecam. I Brendan Greg teraz pomaga Netflixowi się skalować i rozwiązywać ich problemy. Więc jak pracuje ktoś w Netflixie, to sądzę, że to jest dobra rekomendacja. Druga metryka, która zdecydowanie się częściej teraz używa, kiedy budujemy takie typowe restowe microservisy, jest to RED. Czyli mamy strukturę, czyli rate, error in duration. Rate, czyli jak dużo requestów mamy na sekundę. Error, jak dużo błędów z tego wyrzucamy. I duration, oczywiście, jak dużo nasz taki request zajmuje. Oczywiście, jeśli teraz to słyszymy, myślimy sobie, ok, Wojtek, to nie jest jakiś tam rocket science, ale jak zazwyczaj bywa z takimi metodologiami w software engineeringu, duża ilość rzeczy to nie jest jakiś rocket science. To jest tylko sposób jakichś myślenia, podejścia do problemu. I właśnie RED mówi, ok, skupmy się na tych trzech metrykach. Nie wiecie, jakie metryki zaimplementować w swoim microserwisie? Zacznijcie od tego. Potem możemy wyjść w głębiej, bo to są metryki, na przykład jak my budujemy nasze serwisy, to są metryki tylko, które monitorują zachowanie naszego microserwisu. To nas nie zwalnia z tego, żebyśmy monitorowali biznes. Na przykład ilość sprzedanych rzeczy umieszczonych w bazie danych albo cokolwiek, co dla naszego biznesu jest ważnego. W naszym przypadku, w naszej firmie mamy komponent, który odbiera te faktury od naszych klientów. Tutaj też mamy monitorowanie, skąd przyszły te faktury, jak dużo nam zajęło ich przerobienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te metryki później możemy zbierać i patrzeć, jak nasz system się zachowuje. Mimo wszystko, wszystkie nasze microserwisy mają te metryki wbudowane. I te metryki są tyle fajne, bo one tak naprawdę definiują to, co jest ważne dla naszego klienta. Tak, nasz klient chce mieć szybki serwis, czy on z nim ma interakcję bezpośrednią, czy tylko po prostu używa aplikacji komórkowej i ta aplikacja komórkowa strzela w te microserwisy, to jest, co go interesuje, czyli latency, traffic, error, saturation. I tutaj oczywiście nie wszystko złoto, co się świeci, nie jest to dobre dla batch oriented, bo wiadomo, sama definicja. I u nas w firmie używamy do tego, czyli tak, najpierw używamy biblioteki Prometheusa, którą integrujemy z naszym oprogramowaniem, czy to jest Python, który używamy do AI, czy to jest Golang, który używamy do wszystkiego innego. Do tego jeszcze podpinamy sobie Prometeusza, o którym wam powiem zaraz, Alert Managera, który nam wykrywa błędy i wysyła, dispatchuje nam alerty, Grafane do wyświetlania, żeby to było ładnie, seksownie i że można było to sobie wrzucić na dużym monitorze w naszym biurze. Jak każdy przyjdzie, popatrzy, patrzymy, o, wszystko idzie w górę, a potem patrzymy, czerwone i wtedy trzeba coś tam działać. Tutaj w ogóle nie wspominam jeszcze o dwóch narzędziach, które wykorzystywałem w poprzedniej pracy,
czy Ops Genie, czy taki Pager Duty, do którego wysyłamy alerty, żeby taka miła, sympatyczna pani o 4 nad ranem dzwoni takim robotem, takim głosem robota, dzień dobry, serwis, tu, jest down przez 5 minut i koniec. I status cake, bardzo prosty serwis, który po prostu sprawdza, czy jesteśmy online. I na przykład status cake możemy też używać do tego, żeby sprawdzić, czy nasz monitoring jest online, tak, bo tak naprawdę też musimy mieć zewnętrzny, jakąś tam zewnętrzną wyrocznię, która nam powie, czy tak naprawdę nasz monitoring działa. I dlaczego Prometheus? Prometheus działa w pull mode. Ja jestem dużym zwolennikiem pull mode, czyli Prometheus wykrywa nasz komponent. Jeśli nasz komponent działa w Kubernetesie, tak jak u mnie w firmie, Prometheus automatycznie może to znaleźć. Jeśli nie, możemy dodać plik konfiguracyjny, który nam ten serwis złapie i wyciągnie metryki. Mi się bardzo podoba, że metryki są zbierane po HTTP. Jedną rzecz, którą ja się nauczyłem w tej firmie, gdzie budowaliśmy centra obliczeniowe, niesamowicie wspaniale jest otworzyć komponent albo metryki w przeglądarce internetowej i po prostu zobaczyć. To jest po prostu tak, tak, szczególnie kiedy jest stres, mamy mało czasu, dlatego na przykład nie lubię GPRS, tak, nie lubię tego nowego protokołu GPRS-owy, GRPC, tak, GRPC, ponieważ tam na przykład tooling nie jest taki, że mógł sobie to ładnie zdebugować. Przynajmniej nie był rok temu, kiedy się tym zajmowałem. I co jeszcze jest piękne, metryki są w tekście. Czy można czegoś piękniejszego? Tutaj pokażę od razu układ, żeby tutaj nie, tylko nie mówić. Teraz sobie make, a nie, to jest mój ten, czy sobie przygotowałem jakieś skrypty, show metrics i tutaj są metryki. Możemy sobie zobaczyć, mamy tutaj metrykę. Mamy tutaj metrykę, jak długo, o, mamy metrykę, ile requestów zasymulowałem. Czy to, no, jeszcze proszę poczekać. No nie, nie, dawaj, come on. O, tutaj mam, zasymulowałem 893 requestów, zasymulowałem, bo ja tam mam symulator, o którym zaraz powiem, bo zbudowałem taką przykładową aplikację, którą każdy z was może w domu wykorzystać i się pobawić metrykami. 839 razy mój komponent zwrócił HTTP code 503, i rzeczywiście mogę za pomocą curla sobie wyciągnąć wszystko. Bardzo pomaga w debugowaniu. I jako, że to jest pull mode, to tak samo bardzo łatwo sobie ten komponent rozwijać u nas na komputerze. Na przykład dlatego, czy lokalnie na środowisku deweloperskim, bo tak naprawdę nie musimy mieć jakiegokolwiek innego komponentu, który działa w naszym komputerze, do którego byśmy pchali te metryki. Chociaż tak naprawdę dyskusja, czy pull, czy push, to jest czysto religijna, to tak dyskutować, która liga jest lepsza, bo tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi. To chyba od preferencji zależy, ja wolę pól. Mhm. 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 Aha. No bo jak zbierasz na Prometeusie pulem, no to na przykład załóżmy, że masz ileś requestów na sekundę, no to większy Prometeusem zawsze będziesz zbierał już zagregowany RPS z twojego serwera. No a dużo osób jak ma event push-based, no to zaczyna pchać na przykład na każdy request event i jest dopiero agregacja w jakimś już bardziej centralizowanym miejscu. No i w tym wypadku pull-based po prostu się o wiele lepiej skaluje. Można. Powiem szczerze, że możemy potem wziąć to offline, bo tak naprawdę to tak jak z systemami czasu rzeczywistego, tak? Czasami jest lepiej po prostu pulować niż pushować, tak? To możemy to wziąć offline, bo to jest taka dyskusja, że możemy patrzeć na różne aspekty, chociaż widzę, dlaczego tak mówisz. Dobra. Prometheus. Co jeszcze mi się tu podoba w Prometheusu, jest, że ma niskie TCO, można go zrestartować, położyć, zawsze w stanie. Przynajmniej nigdy mi się nie zdarzyło tak, że musiałbym go wstawić, bym go zrestartował, on by powiedział, że dane nie działają, są niespójne i tak dalej. I też mam plus taki, że są właśnie te bardzo rozbudowane reguły do sprawdzania i definiowania błędów. Możemy sobie powiedzieć na przykład, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut trafik wzrósł o 50%, obudź kogoś. I mamy 4 rodzaje metryk w Prometheusu, o którym powiem. Pierwszy to jest counter, który idzie zawsze do góry. Następny mamy gauk, czyli to jest wskaźnik, który może iść do góry, na dół. I następne dwa są bardzo ciekawe dla nas do serwisów. Pierwszy to jest histogram, który
robi sumę, czyli sumę całego czasu, który sumuje czas każdego wywołania naszego endpointu, przechowuje, ile razy ten właśnie request był wykonany i też wrzuca nam go w bakety. Na przykład mówi, że 5 tych requestów było poniżej 0,2 sekundy, 10 tych requestów było poniżej 0,6 sekundy, 8 requestów było poniżej 0,10 sekundy. To też nam pozwala trochę dostać uczucie, jak tak naprawdę nasz serwis się zachowuje czasowo, bo tak naprawdę average nie daje nam. Jednak jak mamy w bucketach, możemy zrozumieć, czy nasz serwis tak naprawdę jest szybki, czy jest wolny. I aplikacja, którą rozwinąłem, którą wam chcę pokazać tylko wkrótce, to mamy właśnie Order Management, który jest uzależniony od dwóch serwisów, Audit Service i Database. Zbudowałem 3 endpointy, które są Hello World i Complex. Hello i World to są proste endpointy, które po prostu zwracają nam 200 i piszą Hello, a drugi World. A trzeci symuluje wywołanie bazy danych i symuluje wywołanie audytu. Tak naprawdę mogę sobie to sterować tym, że mogę sobie zdefiniować, czy chcę, żeby dany zewnętrzny serwis, to jest zamokowany, wywalił błąd, czy przespał się. Tutaj właśnie mogę zdefiniować, czy błąd wyskoczył, czy będzie spał 2-3 sekundy i to rzeczywiście zaimplementowałem sleepem, żeby rzeczywiście móc się trochę tym pobawić, że jak uczę moich deweloperów, jak budować metryki dla komponentów, muszę im rzeczywiście to pokazać, bo to też trzeba zobaczyć, poczuć. I oczywiście endpoint metrics, tutaj wyrzuciłem health, info, alert rule, czy cokolwiek innego, co macie w swoich standardowych microservicesach. I biblioteka, oczywiście podstawowa mamy Golanga, tylko wam pokażę tutaj Golanga, ok. Tutaj właśnie mamy interfejs naszego Prometeusa. W sumie to dość prosto wygląda, mamy podstawowe metryki, możemy je wybierać, możemy je sobie wywoływać. Tu na przykład chciałem wam pokazać, że to jest suma. Czekajmy, mam demo. Okay. Tutaj naprawdę co robię? Patrzę sobie, jak dużo czasu, bo to zrobię sobie tak. Najpierw patrzę sobie, jak długo mój serwis działał, a potem patrzę pod metryki, czyli patrzę, jak długo spędziłem czasu, żeby poczekać na moją bazę danych i jak dużo czasu poczekać na audit log. I tutaj jest tylko takie przykładowe, że możemy używać takich metryk, żeby odkryć, gdzie jest błąd. Możemy na przykład odkryć, co tak naprawdę uczestniczy w większości czasu poświęcony ten dany serwis. I to każdy z was może sobie to odpalić spokojnie w domu. I tak samo możemy sobie te metryki wyświetlić w grafanie. Tutaj nawet lepiej to widać. To tak, a to będzie... A, to jest podobnie, czyli tutaj patrzymy na zielony, to będzie ten zielony, to będzie cały serwis, żółty to jest baza danych, a ten niebieski to jest audit log. Czyli nawet używając takiego bardzo podstawowego monitoringu, bez jakiejkolwiek ruli, już możemy przynajmniej zrozumieć, jaka jest dynamika naszego komponentu. I to można bardzo łatwo zaimplementować w ciągu, nie wiem, tam jednego dnia. I tutaj mamy właśnie zapytania za pomocą tego języku, języka Prometeusa. Tutaj pytamy się, ile requestów było w oknie 5-minutowym i to sobie sumujemy. Dzięki temu możemy popatrzeć, jak to dynamicznie się rozwija. Ja tutaj wykorzystałem na przykład Verka do wygenerowania requestów i możemy sobie obserwować, jak to się nam zmienia, prawda? Czekajmy, mogę sobie zobaczyć. Tutaj. Okay. Powiem szczerze, nie wiem, dlaczego one są takie same, bo są losowo wybierane, więc jestem trochę zaskoczony, ale cóż. Aha, już wiem dlaczego. No i tutaj można sobie zobaczyć. Powiem szczerze, że jest jakiś... Aha. A.
Ciekawe. No dobra. To jest, co chciałem pokazać, po prostu, że możemy sobie to fajnie wyświetlić. Z demem to muszę sobie jeszcze tutaj popracować, widzę. Dobrze. I jeszcze jak zobaczymy do naszego kodu, tu się chciałem wam pokazać kod. Metryki się definiuje w dość prosty sposób. Właśnie to jest pokazane, jak wywołać bibliotekę. Jedyne, co jeszcze jest ciekawa sprawa, jest taka, że jedna rzecz, która jest istotna, prawda, jak się definiuje te metryki, tutaj trzeba pamiętać, żeby zarejestrować, ponieważ Prometeusz działa na globalnym obiekcie, czy jak będzie definiować swoje metryki, to trzeba je zawsze zarejestrować. I coś ciekawe i pomocne jest to, że jak integrujecie to ze swoją aplikacją, to już Prometeusz przychodzi ze swoim własnym, serwerem HTTP i możecie bez problemu sobie to podpiąć, już pokazuję. Tutaj pokazuję, że Prometeusz ma ten globalny obiekt, że jak spod niego się zarejestrujemy z jakiegokolwiek poziomu kodu, co bardzo upraszcza tak naprawdę design, wystawiamy handler i możemy już serwować metryki. Dobrze. I ten, potem wyślę po prostu linka na, do projektu GitHuba, jak to wygląda, że każdy może się z was pobawić. Dobrze. Tutaj przejdę, bo już widzę, się ludzie trochę nudzą. Co jeszcze jest ciekawe z Prometeusem, mamy tutaj eksportery dla każdego technologii. U nas, w naszym przypadku, my mamy PostgreSQL-a, mamy MongoDB i to wszystko możemy pakować właśnie do jednej metryki, do jednego miejsca i tak naprawdę możemy analizować i patrzeć sobie, jak nasz system się zachowuje. Też mamy metryki podłączone do trafika, który jest naszym ingresem, czyli możemy tam patrzeć, jakie doświadczenie mają nasi klienci na trafiku, na ingres kontrolerze, a potem patrzeć, jak to wygląda z tyłu. Czyli tak naprawdę taki tracing możemy trochę zrobić, zobaczyć na podstawie liczb, a potem możemy popatrzeć w logi, czy coś testować, robić jakiś performance test, żeby zanurzyć się w jakiś problem i znaleźć, gdzie może być jakakolwiek, nie wiem, jakiekolwiek opóźnienie, które obniża jakość korzystania z naszej usługi. Rzeczy, które chciałbym dodać do tego przykładu, chciałbym dodać OpenSpina i też w moim codziennym, że tak powiem, zawodowym życiu patrzę też takie technologie jak Linkyard i Istio. To są technologie, które pozwalają budować mesze mikroserwisów, ale też bardzo fajnie dostarczają nam mechanizmów do ich monitorowania, więc możemy bardzo, nawet zdecydowanie lepiej znaleźć zależności między wydajnością jednego komponentu i jak ona wpływa na drugi. Czyli tak, podsumowując, monitorowanie oczywiście nam pozwala uratować stracony czas. Dla mnie sprawdzanie logów to jest jak rzeczywiście debugowanie, strata czasu i logowanie zazwyczaj ma bardzo wysokie total cost of ownership, trzeba się martwić o dysk, trzeba się martwić o to, że performance tego nie jest za dobry, trzeba dobre pytania zadawać, a często się kończy tym, że trzeba grepa używać. I to byłoby na tego z mojej strony w kodzie, żeby później wam nie przedłużać, bo chyba już przedłużyłem trochę. Dawaj, dawaj. W kodzie znajdziecie też definicję alert ruli przykładowych, na przykład alert rule, który się odpala wtedy, kiedy błąd, czy kiedy się aplikacja położy i też znajdziecie przykładowy kod, który wysyła notification na PagerDuty i tak samo tutaj możemy zobaczyć, że Prometeusz działa, wszystko działa na labelach. Też jest dość ciekawa sprawa, jednak będę dawał. Czyli tutaj jak sobie oznaczymy labelami, to te labele są propagowane do alert managera i do właśnie tego komponentu, który wysyła notyfikacje. Więc jaki jest plus? Nawet możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że oznaczamy niektóre komponenty w stagingu mailem osoby, która jest odpowiedzialna za ten komponent, tak? W każdej firmie to jest dobry praktyk, że każdy komponent ma swojego ownera, który o niego dba, troszczy się, niekoniecznie to musi być ten deweloper podstawowy i możemy sobie dowolnie budować workflowy, co się dzieje z monitoringiem, a jeśli jesteście w Kubernetesie albo w Mesosie,
labele z Mezosa albo z Kubernetesa będą automatycznie zasysane przez Prometeusa i tutaj je znajdziecie na samym końcu. Możecie na przykład wykorzystywać te same labele, na przykład, nie wiem, nawet chory label typu komponent położył się na węźle, na którym jest Intel. I możecie dokładnie te labele wciągnąć sobie do Prometeusa, do Alert Managera, już pokazuję Alert Managera. To jest alert najpierw, Alert Manager dopiero robi dispatch i tutaj możemy, tutaj jest expression, tutaj możemy taki rule napisać. Położył się komponent na Intelu, napisz do, nie wiem, Intela, że się komponent położy, bo mają kolejnego buga. I to też jest charakterystyka dobrze zbudowanego systemu, który jest oparty zupełnie na etykietach, tak? Dlatego Kubernetes jest taki mocny, dlatego Mezos tak łatwo się w produkcji wykorzystuje i też się tak naprawdę dzięki labelami, te labele, co jest najlepsze, one żyją w repozytorium kodu, w GitHubie, dzięki temu można oddać całą siłę i wszystkie możliwości i wszystkie decyzje w rękach deweloperów, tak? Czyli jak deweloper sobie zdefiniuje jakieś labele, to będzie miało wpływ na to, jak ten komponent zachowuje się w produkcji i w stagingu, łącznie z alertami. Dobrze, to byłoby tutaj na tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam. Dziękuję. Ale pytanie jeszcze, moi drodzy, halo, halo. Nie, mam wrażenie, że trochę przedłużyłem, ale... Nie, jest okej, jeszcze mamy trochę czasu. Tak. Jest pytanie, idę. Takie drobne pytanie właśnie, a co na przykład, to się nazywa chyba, zapytam sobie, anomaly detection, że po prostu mówisz, że żeby jakiś system powiedział nam, że coś wystąpiło, czemuś się przyczy, a nie żeby patrzeć w te wykresy. Wiem, że coś takiego można zdefiniować, jeszcze nie doszedłem do takiego poziomu wysokiego z Prometeuszem, ale jest możliwość porównywania na przykład, czy ten poniedziałek wygląda tak samo jak poniedziałek poprzedni. Dokładnie, właśnie w kontekście całego tygodnia, bo tam... Tak, tak, ale jeszcze tam nie doszedłem, jeszcze nie jestem tak, ten poziom advanced, jestem medium. Nie pytanie, ale bardziej bym powiedział, też się przyda, że polecam jeszcze dla wszystkich książkę Site Reliability Engineering z Google'a. Tak, to jest bardzo... Dobra, która? Albo Cloud Administrator. Tak samo jest książka właśnie o monitoringu. Człowiek od kamery ma pytanie. To ja mam takie pytanie, bo wspominałeś, że korzystacie z Kubernetesów u siebie w firmie. W jaki sposób robicie discovery serwisów w Prometeusie? Ło, to jest piękna sprawa. To jest mój konik. To już pokazuję. Bo... Ja jestem deweloperem, ale jako, że lubię bardzo mieć takie środowisko deweloperskie, które wszystko się samo robi i nie cierpię w ogóle system engineeringu, to wygląda w następujący sposób. Master data. To jest w ogóle kod mój, znaczy się nasz produkcyjny. Gdzie jest to? Serwis. O. To jest integracja z Prometeusem. Anotujemy sobie nasze serwisy, że są gotowe na Prometeusa. Mówimy, że jest scrape through, HTTP, pod jakim pathem, jakim port. I Prometeus, który jest zdeployowany w Kubernetesie, odpalamy go z opcją, już mówię. Po prostu odpalamy Prometeusa i mówimy mu, że jest w Kubernetesie. On się automatycznie podpina, ważne tylko jest to, że ten Prometeus musi siedzieć w Kubernetesie, bo dzięki temu ma dostęp do wszystkich kluczy i wszystko ściąga automatycznie. Więc u nas oznaczone takimi anotacjami jest i Traffic, i MongoDB, i każdy z naszych serwisów. Więc to w ogóle fajnie upraszcza jakikolwiek development, bo jak deweloper widzi, że wrzucił coś do stagingu i się już to pojawia na metrykach, no to lepszej reklamy dla budowania samych metryk chyba nie ma. Super, dzięki. Czy są na sali jeszcze jakieś pytania? Antresola? Nie. Dół? O, jest, tak? Super. A na zdrowie? No tak, no, Golang okay. Release Party. Się jeszcze rozejrzę. Dobrze, to ja z mojej strony bardzo dziękuję za możliwość zaprezentowania tutaj. Jest to temat, na którym ja się teraz wgryzam, więc może prezentacja nie była najlepsza, teraz na pewno będzie lepsza. Była dobra. I to jest w ogóle ciekawy temat, bo to monitory z jednej strony brzmi tak...
prosto, ale z drugiej strony, jak potem człowiek wejdzie w szczegóły, a szczególnie jak człowiek buduje monitoring dla logiki biznesowej, musi się zastanowić, co tak naprawdę chce uchwycić i też znaleźć balans między co wrzucić w metryki, co wrzucić w pytania, w te zapytania, te w query, jest takim dużym problemem, przynajmniej dla mnie na razie, a pewnie za jakieś 2-3 miesiące będę mógł przyjść tu znowu i powiedzieć, czego się nauczyłem. Dokładnie. I tym pozytywnym jeszcze raz brawa. Dziękuję.